Każdy, kto z nami jest dłużej niż od wczoraj, wie, że trochę tych programów już razem przerobiliśmy. Kilka edycji Rolnika i dwie, bo teraz była już druga edycja Sanatorium Miłości. Wiadomo, że każda z tych produkcji ma swój początek, więc ma też finał. W Rolniku czasem finały są lepsze od całej edycji, bo zawsze wychodzą tam jakieś brudy, sekrety, okazuje się, kto złamał regulamin, kto jest w ciąży, kto na kogo rzucił urok i tak dalej. Co do Sanatorium Miłości, do wczoraj byliśmy po jednym finale, który był raczej nieciekawy. W sensie, wiecie, finał jak finał. Nie było się czym podniecać. Wasz ulubiony syntezator nie pamięta żadnych szczegółów zeszłorocznego finału, a przecież go komentował. W sensie, pamiętamy króla i królową, ale niewiele ponadto. Ale wczorajszy finał Sanatorium Miłości 2 na długo pozostanie nam w pamięci. I to nie dlatego, że nowy rolnik dopiero we wrześniu, bo po drodze jeszcze 8 wspaniałych i zakładamy, że u bohaterów wszystkich edycji i w showbizie dużo będzie się działo. Wczorajszy finał był jednym z najbardziej wzruszających odcinków i to chyba nie tylko Sanatorium Miłości, ale ogólnie programów tego typu. Kto oglądał, ten wie, o czym mówię. Zaczęło się co prawda niewinnie, bo kuracjusze wybierali sobie kreacje na bal. Każdy chciał zadać szyku. No w końcu taka okazja zdarza się raz na sezon, a czasami raz w życiu. Władek P. jak się okazało na finał kitrał w szafie żółtą marynarkę, nawet Wojtek był w sztoku, gdzie ten Władek uchował taką żarówę. Bożena strofowała Basię, żeby nie wybierała zbyt skromnej sukienki, bo to w końcu bal. A Basia z Sosnowca nie była tak dobrze przygotowana jak jej koleżanka. Nawet Wiesia postawiła na długą suknię, rezygnując tym razem ze spodni. Marta Manowska zaprosiła wszystkich na ostatnią grę. Tym razem w ruch poszedł flirt towarzyski, który wyraźnie podpasował Gerardowi, bo mógł poczynić kolejne wyznania Iwonce, z którą wymieniał karty do gry. Władek B. korzystając z okazji poprosił Basię o wypięcie dorodnej piersi, co kobieta uczyniła. Wiesia wymieniała dwuznaczne karty z Wojtkiem, taka niby przyjaźń, ale trochę flirt. I wtedy Bożena postanowiła uderzyć we Władka P., zarzucając mu, że jest dwulicowy, i wypominając jego wyznania z jacuzzi. Władek pokrętnie zaczął się tłumaczyć, czując na sobie groźne spojrzenie Steni. Zaczął swój zwyczajowy wywód, że przyjechał do tego programu po miłość. Wybrał cztery panie, wśród których była Bożena. Jednak kuracjusze zaczęli mu w trakcie przypominać to randkę z Halinką, to podrywanie innych pań. W końcu Władek P. powiedział, że wybrał Stenię i zabiera ją do Jastrzębia Zdrój i koniec. To nerwową atmosferę na szczęście przerwała Marta Manowska, przypominając kuracjuszom, że czas przygotować się na bal. A tym razem słowo bal było jak najbardziej na miejscu. Sceneria niczym z zamku, podświetlana scena, okrągłe stoliki z przydzielonymi miejscami. Można uznać, że wieczorowe suknie pań były jak najbardziej na miejscu. Jednak zanim cała dwunastka zjawiła się w sali balowej, Marta Manowska odbyła ostatnią szczerą rozmowę w tym programie z Wojtkiem. Bo jak wspominaliśmy wam w ostatnim filmie, tylko z nim jeszcze nie rozmawiała. Wojtek wyznał Marcie, że miłości w tym programie nie znalazł. Co więcej, uważa, że żadna z pań nie interesowała się nim zbytnio, bo żadna nie zadała mu choćby jednego osobistego pytania. Po wyznaniu, że był dwukrotnie żonaty, ignorowały go. Jednak jak się okazało, Wojtek nie przyszedł do Sanatorium Miłości po tytułową miłość. Przynajmniej nie tylko. Jak wyznał Marcie Manowskiej, zgłaszając się do programu miał nadzieję na odnowienie kontaktów z najstarszą córką, z którą z niewiadomych przyczyn stracił kontakt. Kiedy to mówił, nie mógł powstrzymać łez, a twarz schował w dłoniach. Zawsze wesoły i nonszalancki Wojtek nie wytrzymał i pękł, a wraz z nim widzowie. Praktycznie każdy, kto oglądał wszystkie odcinki, płakał razem z Wojtkiem.
Wiem, bo pisaliście nam, że płakaliście, a nawet i syntezator uronił łezkę albo dwie. Wojtek to zdecydowanie nie jest ktoś, po kim spodziewalibyśmy się szczytkliwych wyznań, ale okazało się, że skrywał w sobie wiele uczuć, w tym ogromną tęsknotę za córką. Wyznał, że po rozwodzie z pierwszą żoną i założeniu drugiej rodziny zmieniły się jego relacje z córką, że poświęcał jej za mało czasu i ich kontakt zanikał. Powiedział, że chce ją przeprosić i prosić o wybaczenie, bo ogromnie za nią tęskni i że ma nadzieję, że kiedy go zobaczy w programie, to odnowi z nim kontakt, że choć nie znalazł w tym programie kobiety, to ma nadzieję, że kobieta, której szuka, jego córka, znajdzie teraz jego. Marta Manowska to już zupełnie się popłakała. No ale skoro wszyscy płakaliśmy, to chyba zrozumiałe. W drodze na bal kuracjuszy ogarnęło wzruszenie, szczególnie w jej się rozpłakała się mówiąc, że chyba wolno jej czasem płakać, nie musi zawsze tylko dogryzać. Na balu podzielono uczestników na kilka stolików, tak żeby się nie pokłócili przypadkiem siedząc przy niewłaściwym. Po wcześniejszym zejściu z flirtu towarzyskiego było to konieczne. Na początek Marta Manowska poprosiła każdego o powiedzenie kilku słów na pożegnanie, a w tle wyemitowano jego najlepsze momenty w programie. Później przyszedł czas na ogłoszenie wyników wszystkich głosowań. Przez miesiąc przecież kuracjusze głosowali na swoich ulubieńców, którzy kolejno zyskiwali tytuły kuracjusza odcinka. Wiadomo, kuracjuszy było 12, a tych tytułów może jest 8, więc nie każdemu się dostało. Dlatego, na przykład Władek B. powiedział, że głosował na Adama, bo jemu nie udało się nigdy zostać kuracjuszem odcinka. Głosowano także czysto po koleżeńsku, na przykład Wiesia głosowała na Halinkę, bo przecież to ją lubi najbardziej. Z kolei Bożena, gnębiona przez Wiesię, powiedziała, że to ją typuje na królową, bo uważa ją za osobę szczerą i prawdomówną. Władek by zaś typował Bożenę, bo jak powiedział, królowa jest tylko jedna. Wy zaś, jak już wiecie, w głosowaniu na Instagramie wytypowaliście Wiesię i Wojtka jako waszą królewską parę tej edycji. Okazało się, że wyniki głosowania kuracjuszy zaskoczyły, bo królową Sanatorium Miłości 2 została Bożena, którą powiedziała, że prędzej spodziewałaby się śmierci niż tego tytułu. Widać to było zresztą na jej zszokowanej twarzy. To ogłoszenie szczerze zdziwiło Wiesię, która skwitowała to dosyć wymownym grymasem w kierunku swoich kompanów przy stoliku. Ogłoszenie króla turnusu nie wzbudziło już takich kontrowersji. Został nim Gerard, który jak przyznał, choć się nie spodziewał, to rozważał taką ewentualność. Tutaj też zgodnie większość stwierdziła, że jak najbardziej mu się ten tytuł należał, a Wiesia wygłosiła nawet swoją opinię publicznie. Skromna Bożena wyznała, że to Iwona powinna być na jej miejscu obok Gerarda. Choć jak pamiętamy z poprzedniej edycji, królowej i królowi przysługuje też pewnie jakaś wycieczka, której co prawda nie rozlosowali, ale pewnie coś będzie w odcinku wielkanocnym, więc nic straconego. Jak się jednak okazało, wybory to nie był koniec atrakcji, bo do dwunastki z drugiego sezonu Sanatorium Miłości dołączyła dziesiątka z poprzedniego sezonu. Zabrakło w niej oczywiście Cezarego, który zmarł w zeszłym roku w trakcie emisji pierwszej edycji. Jego odejście uczczono zimnym ogniem. Zabrakło też Czarnego Ryszarda, ale to pozostawiono bez komentarza. A szkoda, ciekawe, czy dogadałby się z Wiesią. Chcielibyśmy zobaczyć ich rozmowę. Ekipy szybko się wymieszały i rozpoczęły rekonesans. Produkcja zaskoczyła ich jeszcze koncertem Alicji Majewskiej, co wyraźnie wzruszyło Leszka z pierwszej edycji. Po koncercie nastąpiły tańce i tutaj już zupełnie wszyscy się wymieszali, tworząc jedną wielką rodzinę. Staraliśmy się podpatrzeć, kto do kogo mógłby ewentualnie pasować. Bo wiecie, jak nie w tej ekipie, to może w tej drugiej znaleźliby jakąś połówkę. Jednak oglądając finał, nam też łezka się wokół kręciła, bo tegoroczna ekipa, mimo często pojawiających się komentarzy, że wszyscy to aktorzy i grają tylko swoje role,
Była naprawdę fajna i barwna. Miało się wrażenie, że to naprawdę ciekawi ludzie i będzie nam ich wszystkich brakować w niedzielne wieczory. Jak myślicie? I jak podobał wam się finał? Czy zgadzacie się z wyborem króla i królowej? Będziecie oglądać odcinek świąteczny? Czekamy na wasze komentarze, bo już tylko one nam zostały.